historii, czyli jak zostaliśmy nauczycielami angielskiego w Indonezji. Sprawa jest dosyć prosta, lecz trochę zawiła, ponieważ utknęliśmy w mieście Jambi na Sumatrze, skąd chcieliśmy się dostać do parku narodowego tamtejszego. Ale niestety orangutany okazały się trudne do pogłaskania ze względów prawnych i to nam się nie udało. I tak się włóczyliśmy po tamtejszych ulicach przez chyba dobry tydzień. Łaziliśmy tak bez sensu, aż w końcu spotkaliśmy... Bo my czekaliśmy na to spotkanie z Nowią. Dlatego się tak, nie ruszaliśmy nigdzie dalej. Ale spotkaliśmy tego oto pana, Romę. No tak się nazywał owy pan. Zaczepił nas na ulicy, jak zwykle, jak typowy Indonezyjczyk, foto, jak się macie i tak dalej. I bez ogródek zapytał, czy nie pojedziemy z nim na jego wieś, bagatela tam... 5 godzin drogi czy stąd. Nawet i więcej. Więc to nie była taka, wiecie, taka mini przesługa, że tutaj zróbcie zdjęcie z moim synem, tylko tak, wiecie, cała całodzienna podróż właściwie. I pojedziemy te 6 godzin albo i więcej, bo on to tam długo jechał. I zmotywujemy jego uczniów do nauki angielskiego. Jak się okazało potem przy wymianie SMS-ów, i tu macie próbkę jego angielskiego, faktycznie ta motywacja do nauki języka angielskiego jego uczniów naprawdę by była przydatna, więc poczuliśmy się w obowiązku, żeby mu pomóc i tym dzieciom pomóc. Bo angielski kwiczał generalnie, także stwierdziliśmy, że przyda im się pomoc. I się zgodziliśmy i pojechaliśmy z nim 6 godzin drogi od Jambi do takiej pięknej wsi, nawet nie wiem jak się nazywa. No to potem dzieci będą krzyczeć, to zobaczycie. I pojechaliśmy, żeby edukować te dzieci, przeprowadziliśmy kilka lekcji, oczywiście bardzo banalnych, bo tam są dzieci uczone trochę tak na pamięć wszystkiego i jak taki Roma ze swoim angielskim mógł czegokolwiek go nauczyć? No, koloru, zwierzątka, gadaliśmy, takie rzeczy, owoce, no, coś co takiego. Tam lubią jeść i tak dalej. Ale oczywiście nie o to chodziło w całej imprezie, tylko o to, żeby sobie narobić mnóstwa zdjęć z nami, bo tam parę lat temu był jeden białaś się tam przypałętał. I to przez długi czas tam była przerwa w białasach. Generalnie te dzieci pierwszy raz widziały na żywo białą osobę. No i musiały to wykorzystać. Także w kolejkach się ustawiali od samego rana, żeby się z nami fotografować w różnych konstelacjach przyjacielskich, w różnych pozycjach. Także Facebook tamtejszy chyba... Drżał w posadach po prostu. Od naszych zdjęć. Bo naprawdę tu trzeba wspomnieć, że w Indonezji naprawdę, bo to się może wydawać strasznie dziwne, ale naprawdę tam biała osoba, zwłaszcza w takich miejscach nie jak jakieś Bali, tylko gdzieś dalej, to jest szał po prostu, istny szał, więc... I to jest nasza pierwsza klasa, którą edukowaliśmy w języku angielskiego. Tutaj no masa dzieciaczków jest. Potem jeszcze były inne, ale to o tym zaraz. I tu mam nadzieję, że to słychać, jak dzieci krzyczą tam w szkole. Roma. Tutaj dzisiaj ma wolne, mówi, że Roma się tylko pytał, czy nie jesteśmy głodni. Roma miał taki zwyczaj, że przez całą naszą podróż od czasu naszego spotkania codziennie przysyła SMS-a have you lunch. Dokładnie w takiej konstrukcji. Tak, to było hello, jego... have you lunch. Bardzo go to trapiło, że my chyba nie najedzeni byliśmy, a jak Karolina potem wam opowie, z czym to jest związane, bo oni mają duży sentyment do jedzenia. Aczkolwiek było to urocze, że tak się troszczył o nas. No i cała sprawa ze szkołą no nie skończyła się na jednej sesji fotograficznej, ani na jednej lekcji, ani na jednej szkole. Niestety Roma sobie nas trochę zrobił takie małpki w zoo, mimo tego, że się z nim umawialiśmy tylko na jeden dzień i to na jedną szkołę, ponieważ na drugi za 2 dni mieliśmy wylot, ale go okłamaliśmy przezornie, że na następny dzień i oczywiście jakbyśmy go nie okłamali, to byśmy nie zdążyli, bo tak naciągnął całe zasady i naszą umowę ze względu na to, że sobie robił wizerunek u rodziny, u znajomych, u szefów i tak dalej. Nie wiem, czy ze względu na swoje słabe kwalifikacje, bo jego szwagier po angielsku śmigał jak tralala i tam wstydu nie było i naprawdę facet angielski miał w jednym małym palcu. No i jego uczniowie rozmawiali z nami swobodnie po angielsku. Tak jest. Ja bym się nie wahał powiedzieć, że lepiej ode mnie mówili, ale co nie jest wielką sztuką.
I naprawdę Roma sobie z nas zrobił takie mapki w zonę, nie podobało nam się to.